Witam serdecznie na moim kanale, mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, takich jak badania operacyjne, matematyka, statystyka opisowa, matematyczna, ekonometria, matematyka finansowa, finanse przedsiębiorstw, ekonometria, prognozy i symulacje, mikro, makroekonomia, ekonomia matematyczna, menedżerska czy ocena projektów inwestycyjnych. Całość mojej oferty możecie znaleźć na mojej stronie internetowej www.zadania-projekty.pl. Swojej pomocy udzielam studentom różnych uczelni w Polsce w zakresie rozwiązywania zadań na termin. Jeśli macie problem ze swoimi zadaniami, piszcie od razu na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl wraz z załącznikami. Gdy będę miała możliwość, to odpiszę na pewno. Kwestia po prostu cierpliwie poczekać na moją odpowiedź. Mailuję na bieżąco w miarę możliwości, a dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak uzyskać rozwiązanie zadania z przedmiotu badania operacyjne z zakresu metody węgierskiej, czyli chodzi o zagadnienie przydziału. Tylko że to nie jest typowe zadanie przydziału, gdzie mamy warunek na minimalizację czy to czasu realizacji, czy zastosowania innego kryterium, ale dotyczącego minimalizacji. To zadanie dotyczy maksymalizacji czego? Wydajności, tak jak tutaj mamy napisane. I dotyczy tego, że mamy 5 zakładów i 5 wyrobów. I każdy zakład musi mieć przydzielony, który wyrób będzie wykonywany przez ten zakład, tak aby łączna wydajność w tym przedsiębiorstwie, które ma 5 zakładów, była jak najwyższa. I tak jak widzimy, mamy 5 zakładów, 5 wyrobów, mamy jakąś macierz tych jednostkowych wydajności i w tym momencie musimy zauważyć, że tak, nasza macierz w metodzie węgierskiej tych liczb jest następująca. Ale w związku z tym, że nasz kierunek optymalizacji efektywności jest maksymalizacja, to my musimy wpisać minusy do naszej macierzy, a potem postępujemy identycznie jak w przypadku minimalizacji. To jest jedyna różnica w tym sposobie postępowania. I teraz oznacza to tyle, że najpierw z tej naszej macierzy musimy znaleźć najniższy możliwy wynik, tak? A potem ten wynik musimy odjąć od każdego elementu, który tutaj jest. To znaczy liczę minus 4, minus 12 mam plus 8, minus 3, minus 12 daje nam 9. Na przykład minus 3, minus 12 to jest plus 9, także prześledźcie sobie te wyniki, zatrzymajcie ewentualnie film w tym momencie i potem od otrzymanej macierzy szukamy minimalnego elementu, przepraszam, dla każdej kolumny. I teraz oznacza to tyle, że jeżeli mieliśmy te wyniki, to najniższą możliwą wartością jest 2, tu najniższą wartością jest 0, tu też 0, tak jak widzimy, i 0, no i 0. Nie zawsze to są aż tyle jest 0, ale tu akurat faktycznie tyle wyszło. Co to nam daje? To, że od wszystkich liczb w każdej kolumnie teraz muszę odjąć ten wynik tej najniższej wartości i otrzymujemy dla poszczególnych kolumn naszą macierz wyników. I co dalej z tym robimy? Sprawdzamy, czy jest to układ zer niezależnych. Mamy łącznie, zwróćcie uwagę, 5 zakładów i 5 wyrobów. Linii, które mają jak największą, najmniejszą ilością przykryć wszystkie zera, to mamy ich w tym momencie 4. Jedna linia tutaj, zobaczcie, pokrywa 3 zera, linia najniżej pokrywa 2 zera, ta linia pokrywa 2 zera, 2 zera i w tym momencie nie jest to układ zer niezależnych, można to przekształcić zgodnie z algorytmem węgierskim i to polega faktycznie na tym, co tutaj Wam pokażę. Po pierwsze musimy wykreślić te zera, pokryć tymi liniami, co zrobiliśmy wcześniej. Potem policzyć minimalny, najniższą wartość z tych elementów, które nie zostały przykryte ani jedną z linii. Czyli mamy wolną szóstkę, dziewiątkę, piątkę, piątkę, czwórkę, jedynkę, poniżej jedynkę, czwórkę i dwójkę. I z tych liczb najniższa jest jedynka. Co to mi daje? To, że
Tą jedynkę teraz muszę odjąć od każdego z elementów, z których liczyłam wartość najniższą, czyli z tej szóstki, dziewiątki, z tych elementów nieprzekrytych. I teraz, co to faktycznie daje? Otrzymujemy nowy zapis, gdzie powstało jedno miejsce z zerem, tak? I w dalszym kroku, czyli tutaj ja już podkolorowałam specjalnie wszystkie zera kolorem, żeby było to widoczne, czyli teraz ten element równy 1, teraz tam odejmowaliśmy, a tu do tych elementów nieprzykrytych ani jedną linią, a teraz tam, gdzie jest przykryte dwoma liniami, tam dodam tą jedynkę, czyli w tym miejscu, tak jak widzicie, tutaj w tym zerze i w tej dwójce i w tej czwórce, która tu jest i siódemce. Co to nam daje znowu? No to dodajemy 0 plus 1, 1, 2 plus 1, 3, 7 plus 1, 8 i 4 plus 1 daje nam 5. I teraz sytuacja zmieniła się o tyle, że jeżeli tu było 0, to jest teraz 1 i inne liczby się zmieniły. I teraz, jeżeli bierzemy pod uwagę, czy już to zadanie trzeba uprościć, czy można tutaj coś, czy jeszcze trzeba by było, powiedzmy, zmieniać tą naszą macierz, to ja bym Wam powiedziała, że już nie ma potrzeby, bo tak, pierwsze to jest, pierwsza linia wykreślająca zera jest tu, bo pokrywa te dwa zera, potem druga linia pokrywająca jest tu, potem trzecia, czwarta, no i piąta. Mamy, powiedzmy, 5 linii niezależnych i teraz faktycznie jak mamy decydować, który zakład, który wyrób wykona, to bierzemy te liczby, które były w tablicy początkowej, ale z zaznaczeniem na żółto. Dlaczego? Bo tam właśnie występują te wartości zer niezależnych. I teraz zobaczcie. Po pierwsze, dlaczego jest taka odpowiedź, że zakład pierwszy wykona wyrób czwarty. A dlatego, że wyrób czwarty musi być wykonany, a jak widzimy, faktycznie może być wykonany tylko przez zakład pierwszy, bo żółty element występuje tylko dla pierwszego zakładu. Dlatego w dalszym kroku zakład pierwszy zostaje wykreślony z tej tablicy i tak samo wyrób czwarty i mamy taką teraz tablicę. Teraz, jak zobaczymy, znowu sytuację możemy zaczynać od wykonania wyrobu drugiego. Wyrób drugi może być wykonany tylko przez zakład piąty. Wydajność w tym momencie wynosi 9 sztuk za godzin na godzinę i w tym momencie nie ma innego zakładu, który by się podjął tego wykonawstwa wyrobu drugiego, dlatego zarówno wykreślamy zakład drugi, jak i wyrób drugi, jak i zakład piąty. Dlatego powstaje nam układ, gdzie mamy już tylko wyrób pierwszy, trzeci i piąty, a zakład drugi, trzeci i czwarty. I teraz kierując się w ten sposób, zobaczymy, że znowu zakład trzeci wykona wyrób pierwszy. A pytanie dlaczego? Bo patrząc pod względem wyrobu pierwszego, tylko zakład trzeci powinien się go podjąć i wydajność wynosi 6 sztuk za godzinę. Na godzinę. I teraz wykreślony został jednocześnie wyrób pierwszy, jak i zakład trzeci. I w tym momencie z tego układu pięciu zakładów i pięciu wyrobów powstał nam układ tylko dwóch zakładów, dwóch wyrobów. I patrząc znowu w ten sposób na zakłady, a czasem można patrzeć na wiersze lub kolumny, to wyrób trzeci wykona tylko zakład drugi, a więc on będzie wykonywać z wydajnością równą 8 sztuk na godzinę. I teraz, no faktycznie wykreślamy zarówno trzeci wyrób, jak i drugi zakład, a więc zostaje nam do dyspozycji tylko 1 do 1, czyli wyrób piąty zostanie wykonany przez zakład czwarty. I w związku z tym możemy to podsumować, wypisując, który wyrób wykona, przy jakiej wydajności i łączna wydajność wynosi 41 sztuk na godzinę. Dobrze, to ja w takim razie kończę omawianie tego zadania. Gdy potrzebujecie się ze mną skontaktować, to mailujcie na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Załączajcie od razu pliki ze swoimi zadaniami. Odpiszę, gdy tylko będę miała taką możliwość. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań. Komentujcie moje filmy, subskrybujcie kanał, udostępniajcie je znajomym i korzystajcie z całej tej wiedzy udostępnionej przeze mnie. Pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce.